29 sierpnia w sali narad Urzędu Miejskiego w Pieszycach odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, na której omówiono stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. W tym roku szkolnym w gminie Pieszyce będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, w tym jedna publiczna, jedna niepubliczna oraz dwa przedszkola, jedno publiczne, jedno niepubliczne. No i od 1 września rozpoczyna pracę oddział przedszkolny przy szkole niepublicznej. Wszystkie placówki są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Od 1 września rozpocznie naukę 75 uczniów w klasie pierwszej i spośród tych 75 uczniów 16 to będą uczniowie 6-letni. Także ogólnie w szkołach naszych 508 osób będzie realizowało naukę w tym roku. Projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczy m.in. zmiany budżetu gminy Pieszyce na rok 2013, a także wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji dla gminy Pieszyce na lata 2013-2015. Przyjmować będziemy uchwałę dotyczącą określenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pieszyce, ponieważ ta uchwała jest już gdyby przestarzała, zmieniły się przepisy, zmieniło się prawo i należało uaktualnić to wedle nowo obowiązujących przepisów i ustaw. Następnie burmistrz Mirosław Obal złożył sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami, a pieszyccy radni złożyli interpelacje i wysłuchano wolnych wniosków.